I witam was serdecznie w dziesiątym odcinku Krzywizny Umysłu. Ten odcinek postanowiłem zatytułować Disna Zetetic. Zetetic to taka pani, która robi filmy o płaskiej ziemi i postanowiłem ją zdisować. No jak, dlaczego? No dlatego, że przyszła tu pewna taka użytkowniczka i powiedziała mi, żebym obejrzał sobie te filmy, no i postanowiłem obejrzeć jeden z tych filmów pani Zetetic. Ja już kiedyś na nią zwracałem uwagę, ona kiedyś nazywała się Jezus Non-Stop, ale później właśnie zmieniła nazwę i teraz się nazywa Zetetic i robi filmy o płaskiej ziemi. I jest taki film, dlaczego uważam, że Ziemia jest płaska. I dlaczego ta pani właśnie uważa, tak, że Ziemia jest płaska? No, przede wszystkim dlatego, że po pierwsze, bo ona tam wymienia, ma 8 punktów. Chyba to jest część pierwsza, nie omówię raczej w tym odcinku wszystkich tych punktów, ale niektóre omówię. Chociaż te pierwsze. I w pierwszym punkcie mówi, że wszędzie, gdzie nie spojrzę, to Ziemia jest płaska. No ja też wszędzie, gdzie nie spojrzę, to Ziemia jest płaska, to prawda. Ale czy możemy na tym poprzestać? Czy po prostu da się to tak? Czy możemy to tak zostawić? No chyba nie możemy, no bo teraz załóżmy, zobaczmy, mamy jakąś mozaikę, jakiś obraz, tak? I on może wydawać się z bliska czym innym, a jak się oddalimy od niego, to już jest czymś innym. Na początku może być niewyraźny, możemy nie wiedzieć, o co chodzi, nie wiem, co to jest, ale jak się od tego oddalimy, to wiemy. To widzimy wtedy wyraźnie. Albo na przykład jak spojrzymy na jakiś kolor, że jak z jednej strony spojrzymy, to jakiś jest taki inny kolor, a potem albo w innym świetle, albo z jakiejś innej strony zupełnie coś innego się pokazuje. A więc zobaczmy, że nie możemy w ten sposób podchodzić do tego, gdyż no, nie będziemy wtedy zgodni z prawdą tak naprawdę. Także to by było tyle, jeśli chodzi o ten właśnie to wydawanie się, tak? Poza tym, no nie byliśmy gdzieś tam, byśmy musieli udać się na jakąś wysokość, wtedy byśmy zobaczyli, że no, czy Ziemia jest płaska, czy nie jest płaska, a tak to no, za bardzo nie możemy tego stwierdzić z tego poziomu, gdzie jesteśmy, no bo no, tak jak kłamliwie nam wmawiają, Ziemia jest taka duża, że nie widzimy tego. No, ale to jest wszystko kłamstwo, także nie martwmy się, na pewno Ziemia jest płaska. Ale co w drugim punkcie pani opowiada? Ano, opowiada, że nie czuję tego w żaden sposób, aby Ziemia obracała się wokół własnej osi i to w dodatku z prędkością ponaddźwiękową, czyli 1675 km na godzinę. I leciała wokół Słońca jeszcze z prędkością 30 km na sekundę, no. No nie czuję. No ja też nie czuję, na noc przyznam się. Ale niektórzy ludzie czują i wtedy widzą, czują to, że Ziemia się tak kręci, a więc nie można tak mówić, że się nie kręci, tak? Im na pewno się kręci, im na pewno ucieka spod nóg i to wyraźnie jest dla nich odczuwalne, a więc no. No i pani tutaj stwierdziła, że ponieważ tego nie czuję, więc na pewno się nie kręci. A ja chciałbym poznać odpowiedź na pytanie, czy jeżeli ona się kręci rzeczywiście, to czy jest jakaś taka możliwość, że my może tego jakoś, no w jakiś sposób nie odczuwamy. No i postanowiłem udać się do fizycznych wzorów. Fizyczne wzory, które pomogą nam w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie, wyglądają tak. Jest to wzór na przyspieszenie w ruchu po okręgu, bo to będzie nas szczególnie interesować. Czyli A równa się V kwadrat przez R, gdzie A to właśnie przyspieszenie, wyrażone w jednostkach metry na sekundę do kwadratu. Zresztą tu widać z tego. Natomiast V kwadrat to prędkość, a te R to promień łuku, po którym te ciało, dane ciało, czy tam jakiś tam obiekt, porusza się z tą właśnie prędkością podniesioną do kwadratu. Taki dość prosty wzór, nie ma tu nic skomplikowanego,
I właśnie ten wzór pomoże nam znaleźć odpowiedź. No, gdyby pani Jezus non-stop była tak miła i zrobiła te obliczenia, znalazła ten wzór i zrobiła te obliczenia, no to ja bym już nie musiał robić tego filmu, nie musiałbym się zastanawiać, nikt by nie musiał się zastanawiać, bo byśmy znali odpowiedź, tak? A, no tak, no trzeba, kurczę, jeszcze raz to sprawdzić dokładnie, no bo pani Zetetik tego nie sprawdziła, nie pokazała tego na tych wzorach, tylko pokazała na karuzeli. Pokazuje taką karuzelę i zobaczcie, jak tu się kręci wszystko na tej karuzeli. Wszystko zachrzania, ludzie tam piszczą pewnie, są wciśnięci w fotel, przyspawani do siedzeń, jak gdyby przez tą siłę, którą tam czują. I ta pani Zetetik mówi, że oni lecą z prędkością 50 km na godzinę. A my tu na ziemi 1625, no i nic nie czujemy, no nic nie czujemy, no co to ma być? I właśnie to jest głównym tutaj problemem tego odcinka. I chciałem właśnie zobaczyć, czy będziemy czuli coś, tak? Czy jest możliwość taka, że będziemy czuli? Jeszcze zanim zajmiemy się tymi obliczeniami, to chciałbym tu pokazać wam jeszcze, że ten wzór jest wykorzystywany przy budowie, przy projektowaniu torów, przy projektowaniu stacji. Na przykład jak kładą na stacjach takie zwrotnice, czyli miejsca, gdzie rozdzielają się tory i może pociąg zmienić tor, to właśnie biorą też między innymi pod uwagę ten wzór. I teraz zobaczmy, z tej tabelki wynika, że są takie zwrotnice, na które pociąg może wjechać z prędkością 100 km na godzinę w kierunku właśnie tym na bok, czyli w kierunku zwrotnym jedzie i tam jest ten promień łuku 1200 metrów. Ja tu mam film taki, który pokazuje, ten pociąg zmienia tor, właśnie mniej więcej właśnie to jest taka zwrotnica. Pociąg tu jedzie 100 km na godzinę i zobaczmy, że tu nawet za bardzo tu nim jakoś tak szaleńczo nie szarpie na tej zwrotnicy, mimo że tam pani pokazywała prędkość 50 km na godzinę, a tutaj mamy 100 km na godzinę i widzimy, że ten zjazd jest taki dość łagodny. Dlaczego? No, dlatego, że wszystko zależy od tego promienia łuku. Jak będziemy podstawiać do tego wzoru, to wszystko będzie w stanie się jasne. A zatem spróbujmy do tego podstawić. I mamy. Najpierw zróbmy to dla tej karuzeli. Ja tak na oko widzę, że ta karuzela ma gdzieś, no powiedzmy 10 metrów średnicy, znaczy 10 metrów tego promienia, a zatem 20 metrów średnica, więc tu wstawiamy promień, w miejsce promienia wstawiamy 10 metrów, a więc 1/100 kilometra, bo ja to w kilometrach tutaj mam wszystko, żeby było prościej, a więc wsadzamy tutaj na dół 1/100 kilometra, a na górę no te 50 km na godzinę, czyli tak jak ta pani Zetetik opowiadała. I uwaga, obliczamy, enter, tutaj się wszystko zrobiło, już zamieniło metry na sekundę, tu metry na sekundę do kwadratu się podniosły już, a na dole wszystko zamienia się na metry. I uwaga, i jednocześnie zamienia się już na gotowy wynik. Enter. 19,29. To są metry na sekundę do kwadratu. 19,29 metrów na sekundę do kwadratu. To jest wartość przyspieszenia. Zauważmy, że tutaj mamy jak gdyby już 2G, bo 1G, czyli przyspieszenie ziemskie, wynosi no tam 9,8 coś tam, tak? Więc prawie 10, a tu mamy prawie 20, więc mamy prawie 2G. Więc nic dziwnego, że ci ludzie tam są wciśnięci w siedzenie, no bo mają no odczuwalne jakieś tam przyspieszenie na sobie i to wyraźnie na pewno czują. Zobaczmy, jak jest dla tego pociągu na tej zwrotnicy, który tutaj zmienił tutaj zwrotnicę i się nic tu nie działo, tylko przejechał na drugi tor. Dość łagodnie, nikt tam no się nie przewrócił w tym pociągu raczej. Nikt nie dostał bagażem, który spadł tam skądś. Na pewno, bo to jest tak wszystko zrobione właśnie. No i teraz, więc widzimy, że możemy jechać szybciej, w zakręt wejść jakiś,
a możemy jechać wolniej, a będą te efekty mocniejsze, to zobaczymy tutaj z obliczeń, czy to wynika. I podstawiamy dla tego pociągu. Ja tutaj wstawiam 100 km na godzinę, chociaż ten pociąg jedzie troszkę wolniej pewnie, ale dla stówy zrobimy. A tu na dole 1,2, czyli 1200, tak jak było w tej tabelce tam opisane. I wychodzi nam 643 000. A zatem zobaczmy, że to jest dość mało w porównaniu z tym, co było wcześniej, jeśli chodzi o tą karuzelę. A więc niecała 1/10 nawet tego G. Niecała 1/10, no, do 1/10 jeszcze sporo brakuje. A więc widzimy, że tutaj nie tylko prędkość jest ważna, tak? Jeśli chodzi o te przyspieszenie, ale także jest ważny ten długość promienia łuku, po którym te ciało się porusza. Co teraz? No, teraz wystarczy podstawić te dane, które pani z Zetetik się tam nie zgadzają, a więc te odnośnie tej naszej Ziemi wirującej w kosmosie, lecącej w kosmosie i wirującej naokoło własnej osi na równiku, a więc podstawiamy. A, jeszcze jedna taka mała uwaga. Ci ludzie w pociągu, oni na pewno odczuli jakieś takie właśnie zawirowanie, jakieś takie, no, poczuli tą zmianę tego toru, na pewno to poczuli, ale nie było to jakieś bardzo spektakularne, jakieś bardzo hardkorowe, tylko takie dość łagodne, to nawet dość przyjemne, można by powiedzieć. Ale na pewno nie jest to jakieś traumatyczne przeżycie. Podstawiamy tu dla równika, więc 1675 km na godzinę wstawiam do góry. Przeliczają nam się tutaj na metry na sekundę i na metry kwadratowe na sekundę kwadratową i na dole wstawiamy promień łuku, czyli no ten promień Ziemi, a więc 6378 i wychodzi, uwaga, 34 000. Nawet troszkę mniej, bo to takie w zaokrągleniu. 34 000 wychodzi, a więc zobaczmy, że wychodzi znacznie mniej niż ten pociąg. Bo pociąg miał 643 000, a tutaj mamy tylko 34 000, a więc zobaczmy, mimo że Ziemia porusza się 1675 km na godzinę, to przyspieszenie jest mniejsze niż tutaj w wypadku tego pociągu, który zmieniał tor przy prędkości 100 km na godzinę. Już nie mówiąc o tej karuzeli, która tutaj wiruje tak mocno, że aż no, prawie 2G ma, tak? Czyli 19 metrów na sekundę do kwadratu, nawet ponad. Dla porządku podstawmy jeszcze te wartości Ziemi, która porusza się po orbicie naokoło Słońca. A więc wstawiamy na górze 107 210 km na godzinę, na dole 150 milionów kilometrów, to zamienia się na metry, to bardzo duże liczby wychodzą, jak widzimy. I uwaga, Enter i wychodzi 0,059 po przecinku. A więc w przybliżeniu, w zaokrągleniu 6 tysięcznych. Uporządkujmy to teraz. Ziemia po orbicie 6 tysięcznych. Ziemia na równiku 34 000. Pociąg 643 000. A karuzela, którą pani tam tak pokazywała, 19,29. Czy widzimy już różnicę w tych, no, wartościach tego przyspieszenia? Nie wiem jak pani Zetetik, ale ja tą różnicę bardzo wyraźnie widzę. Jest jeszcze jeden motyw. Postanowiłem poszukać, jaką my w ogóle... jaką wartość przyspieszenia możemy odczuwać jako ludzie. Dotarłem na Wikipedię i na Wikipedii jest taki króciutki, taki artykulik, taki o naszym zmyśle równowagi. I zobaczmy, co tutaj napisano. Że jesteśmy w stanie wyczuć przyspieszenie rzędu 0,15 metra na sekundę do kwadratu, a więc to jest 150 000. Dopiero jesteśmy to w stanie wyczuć, te przyspieszenie.
A zatem popatrzmy teraz na te obliczenia tutaj, na ten zestaw. I które tu według tego zestawu możemy odczuć? Tutaj, karuzelę? Możemy, tak? Bo przekroczyło. Pociąg? Możemy również, bo jest 600 tysięcznych, a tu 150 tysięcznych. Ale zobaczmy na Ziemię, w kosmosie, zarówno jak i na równiku. Widzimy? Czy to wszystko świadczy o tym, że rzeczywiście lecimy naokoło Słońca, kręcimy się wokół własnej osi i że Ziemia jest kulista? No nie, nie jest to żaden argument. Jest to tylko argument na to, że Pani Zetetik i Pani Jezus non-stop, nie wolno Pani użyć tego argumentu, który Pani użyła tutaj. Ponieważ nawet gdyby ta Ziemia przypadkiem się ruszała, gdyby naprawdę leciała w kosmosie, to przy wzięciu pod uwagę tych wszystkich danych, które nam są przedstawiane, nie będziemy tego w żaden sposób odczuwać. Ten argument w tym Pani filmie nie istnieje. A zdanie, które tutaj Pani zamieszcza, gdyby Pani wzięła te wszystkie wzory i obliczyła najpierw, to nie mogłaby Pani takiego zdania tutaj zamieścić. Ten argument, te zdanie, ten punkt nie istnieje. Musi Pani go wykreślić. Wykreślamy go z Pani filmu. Nie ma go. Jest jeszcze jedna sprawa, którą tam Pani przy okazji tego drugiego punktu porusza. Mianowicie to, że dlaczego nie czujemy wiatru? Bo zobaczmy, że tutaj ludzie na tej karuzeli czują wiatr, ale dlaczego? Ponieważ przecinają masę powietrza. Poruszają się w ośrodku, który przecinają. Natomiast zwróćmy uwagę, tutaj nawet Pani sama zamieszcza film, gdzie ci ludzie weszli do środka takiej karuzeli, takiego bębna i tam się to wszystko rozkręca. I proszę zwrócić wyraźnie tutaj uwagę, bardzo dokładnie, czy tutaj występuje jakiś wiatr. Czy tym ludziom ruszają się włosy, tym dziewczynom, czy tym chłopakom się kurtki ruszają, albo cokolwiek. No nie widać. Dlaczego? No dlatego, że właśnie są jakby w takim układzie zamkniętym. Jak widzi Pani, nie zawsze przy prędkości będziemy czuli jakiś wiatr. Więc nie zawsze będziemy czuli siłę odśrodkową i nie zawsze będziemy czuli wiatr. I to wyraźnie tutaj, mam nadzieję, pokazałem w tym filmie. Tyle jeśli chodzi o Panią Zetetik i o jej pomysły na wyjaśnienie płaskiej Ziemi, tyle w tym odcinku, ale w następnym chciałbym skupić się na jeszcze innych tam punktach, które Pani tam raczyła sobie przedstawić. I dlatego też zapraszam do następnych odcinków. Natomiast zanim jeszcze się ostatecznie pożegnam, chciałbym zaprosić wszystkich na kanał Dr. Nemo. Dlaczego zapraszam na ten kanał jego? Dlatego, że tam on zamieścił taki film, który jest taką prezentacją jego dzieła, które tam stworzył, napisał w jakimś języku programowania. I to jest taki symulator płaskiej Ziemi. Możecie tam wejść, ściągnąć sobie i zobaczyć, jak wyglądałoby życie na płaskiej Ziemi. Jak wyglądałoby tam Słońce, czy byłoby widoczne, czy by zachodziło. No takie rzeczy, tak? Tam możecie sobie sterować, obliżać te Słońce, czy te gwiazdy. Zobaczyć możecie też żółwie, także zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak mogłaby wyglądać płaska Ziemia zgodnie z obliczeniami i czy byłoby widać na przykład Słońce, no już mówiłem, powtarzam się, to serdecznie tam zapraszam. A więc do zobaczenia w następnym odcinku i odwiedźcie ten kanał tam, tak? Doktora Neo. Na razie.